Zanim ja powiem, jakie są zasady, to najpierw, tak jak na każdym meczu, poproszę, żeby drużyny tutaj do nas wybiegły. To jest zawsze ten przyjemny moment, kiedy drużyny wybiegają, więc ja teraz odczytam kolejne nazwiska i one się tutaj zaraz pojawią. Kapitanem drużyny białej jest Krzysztof Materna. Panie Krzysztofie. Możemy mikrofon? Ksywka Ronaldo usłyszałem. I w drużynie pana Krzysztofa Mirosław Zbrojewicz. Zdaje się, że jest w napadzie, z tego co ja wiem. Piotr Frączewski. Obrona, ale z taką silną tendencją do ataku. Rafał Bryndal. I teraz moglibyście państwo błędnie sądzić, że to jest drużyna samców, ale tak nie jest. Olga Bołądź. I Jan Wróbel. Również obrona, ale też cały czas czujnie w ataku. Czy możemy usiąść? Tak, proszę usiąść. Bo jest grupa starszych między nami. Proszę bardzo. Myślałem o sobie oczywiście. Te kwiatki są ważne, proszę państwa. Proszę zwrócić uwagę, że białe goździki oznaczają, że mamy do czynienia z drużyną białych, a teraz drużyna czerwonych. Tutaj kapitanem jest Wiktor Zborowski. 68 występów w drużynie narodowej. Początkowo jako bramkarz. I 70 lat. No, to tego mieliśmy nie mówić, to było wykreślone przecież z tekstu, który tutaj zabawnie przygotowaliśmy wcześniej. Panie Wiktorze. Pakuje się, to jest taka nietypowa dosyć sytuacja, jeżeli chodzi o piłkarzy. Oni zwykle nie wchodzą na boisko z torebeczkami, ale tutaj... I do pana Wiktora dołącza Rafał Zawierucha. Zapraszamy. A tak, uszkodzenie ręki, tak jak Perkis, ale świetnie sobie radzi. Marian Opania, zapraszamy. Farbowany lis. Pani Janina Paradowska. Adam Krawczuk. I Hanna Konarowska, zapraszamy serdecznie. Proszę państwa, to są nasze drużyny. Bardzo dziękujemy, że są z nami, a ja teraz spróbuję nie pogubić się w zasadach i je przedstawić państwu. Więc tak, jak państwo może zauważyli, większość przedstawicieli drużyn ma w takie grube pliki w ręku. To są teksty. Wszyscy dostali takie same teksty. Wybór 36 tekstów Kochanowskiego. I mecz będzie się składał z pojedynków właśnie na te teksty. Państwo będą losowali za pomocą piłeczek te teksty, które w danym pojedynku się pojawią. Czyli zaraz tu się pojawi urocza koleżanka, która będzie państwu dawała piłeczki ping-pongowe. Uwaga, to jest właśnie urocza koleżanka. I jak już zostaną wyłonione teksty, którymi walczyć mają poszczególne drużyny, to drużyna chwilkę się przygotowuje, naradza, kapitan decyduje o tym, kto dany tekst będzie prezentował. Mamy również eksperta, który nam będzie pomagał w zrozumieniu niektórych tekstów. Zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie. Pan Marek Janicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj jest bardzo takie honorowe miejsce dla eksperta. Może się tak zdarzyć po prostu, że ktoś przedstawiając tekst nie wie, co mówi. I wtedy można po prostu do eksperta zajrzeć się, dowiedzieć, o co chodziło. I po przedstawieniu tych dwóch tekstów państwo głosują. Jeżeli jesteście za drużyną A, to podnosimy rękę za drużyną A. Jeżeli jesteście za drużyną B, czyli czerwonych, podnosimy rękę za czerwonymi. Naprawdę to nie był zamierzony kiepski żart, także to przepraszam. I jeżeli jest remis, to podnosimy rękę za remisem. No i w ten sposób będziemy zliczali kolejne punkty i w ten sposób rozstrzygniemy, kto tutaj zwyciężył. Czy to jest zrozumiałe? Myślę, że nie oczywiście, ale w trakcie jakby będziemy sobie to jakoś, no mam nadzieję, wspólnie się uczyli tej metody. To co, zaczniemy? To teraz ktoś z państwa wyciągnie jedną piłeczkę. Dobrze, i numer 20, i w tym momencie drużyna białych goździków już wie, że będzie prezentowała numer 20, ustala kto i jak to zaprezentuje. Technika jest dowolna, można nawet w kilka osób to prezentować. Jeszcze nie, jeszcze poprosimy, bo teraz jeszcze trzeba drugi tekst wyłonić. Dla czerwonych. Teraz wyłaniamy tekst dla czerwonych, drużyna czerwonych. Uwaga, jeszcze dla was tekst jest wybierany. Tak. Tekst 25. Tekst 25. No i w ten sposób zostało wyłonione...
czym idzie pojedynek, 20 kontra 25. Czy drużyna białych, kapitan drużyny białych już zdecydował, kto i jak będzie występował? Tak. Jednak. To w takim razie zapraszamy. Prezentowany jest najpierw tekst drużyny białych, tekst numer 20. Może ja. To jest właśnie męska, kapitańska decyzja. Panie Krzysztofie, mam tylko taką... Panie Krzysztofie, bo my żeśmy tak dokładnie nie ustalali, od czego jest kapitan, ja mam taką prośbę, żebyśmy się umówili, że jego rola nie polega na tym, że prezentuje wszystkie teksty. Ale ja chciałem powiedzieć, że ja nie skończyłem szkoły teatralnej, to jest mój kompleks. I bardzo bym chciał występować jak najczęściej. Tylko poprosiłbym o statyw, dobrze? Dobrze. Może ustalmy, że to będzie na statywie, dobrze. Dlatego że jest wygodniej po prostu, bo tekst jest bardzo długi, także myślę, że to około godziny. Czyli, proszę Państwa, rozchodzimy się i spotykamy się za jakieś może 45 minut, żeby końcówkę obejrzeć. Panie Krzysztofie. A, no to w ogóle można wieczorem po prostu obejrzeć. Skończę przed meczem. Czy tytuł autora, czy tylko imię i nazwisko swoje? A taśma profesjonalna, czy amatorska? Oczywiście, że amatorska. Księgi trzecie Jana Kochanowskiego czyta Krzysztof Materna. Panie Krzysztofie, dla pana, bo to już naprawdę był świetny występ. Wysokie góry i odziane lasy. Jako rad na was patrzę, a swe czasy młodsze wspominam, które tu zostały, kiedy na statek człowiek mało dbały, gdzie potem nie był, czego nie skosztował. Jażem przez morze głębokie żeglował, jażem Francuzy, ja Niemcy, ja Włochy, jażem nawiedził sybilijne lochy. Dziś żak spokojny, jutro przypasany do miecza rycerz. Dziś między dworzany w pańskim pałacu, jutro zasie cichy. Ksiądz w kapitule, tyle że nie z mnichy w szarej kaplicy, a z dwojakim płatem. I to czemu nie, jeśliże opatem. Taki był Proteus, mieniący się to w smoka, to w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka. Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici, a ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, czy chciałby pan coś wyjaśnić z ekspertem? Czy wszystko jest zrozumiałe? Czy... Srebrne nici chciałem wyjaśnić. Srebrne nici, no cóż, po staropolsku szedziwość właściwie. Po łacinie canities przez skojarzenie z szarą barwą sierści psa. No cóż, siwizna po prostu. Aha, to akurat mnie nie dotyczy. Drużyna Czerwonych wybrała reprezentanta, zapraszamy. I teraz kontrtekst. Państwo słuchacie, zastanawiacie, kto bardziej was ze sobą porwał. Dobrze, ja poproszę bez taśmy, dobrze? Dobrze, wyłączamy. Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, w które ja wszytki kładę tajemnice swoje. Bądź łaskawie, fortuna ze mną postępuje, bądź inaczej, czego znać więcej się znajduje. Obrałliby się kiedy kto tak pracowity, żeby z was chciał wyczerpać umysł mój zakryty? Powiedzcie mu, niech próżno nie frasuje głowy, bo się w dziwny labirynt i błąd wda takowy, skąd żadna aryjadna, żadne kłębki tylne wywieźć go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne. Na koniec i sam cieśla, który to mistrował, aby tu rogatego chłopobyka chował, nie zawsze do wrót trafi, aż pióra szychtuje do ramienia, toż ledwie wierzchem wylatuje. Nie ma pytań. Proszę Państwa, zaraz zrobimy ten ważny moment, że będziemy głosować, więc jeszcze raz przypomnę wszystkie te osoby, które są za... Pan przypadkiem niby wstał teraz. To jest... To jest manipulacja. Bardzo, bo zostawiłem ze zdenerwowania swój mikrofon tutaj. On nie jest tak do końca pan, ale możemy tak na razie grzecznościowo. Ale pan Adam czytał z mojego mikrofonu, prawda?
To dodatkowo zwiększa szansę drużyny białych na wygraną, bo czerwoni nie mają mikrofonu. To jest taka klasyczna niesprawiedliwość. Dobrze. Proszę Państwa, więc jeszcze raz. Kto jest za drużyną białych, ręka w górę? Kto jest za drużyną czerwonych, ręka w górę? Okej. Kto jest za białymi? Kto jest za białymi? Ręka w górę. I teraz wolontariusze próbują opanować ten tłum i policzyć wszystkich. Próbujcie. Kto jest za białymi? Próbujecie liczyć? Jeszcze chwilę, musicie Państwo utrzymać te ręce w górze. To jest trudne, ale nie poddajemy się. Ale to ja już widzę, że nie ma co liczyć w ogóle. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest głosować na siebie i jakoś tak miałem zawsze taki opór, taką wątpliwość, ale widzę, że Państwo tutaj... Jakieś przeczucia? Mniej więcej, dobrze. To teraz kto jest za drużyną czerwonych, ręka w górę? Jeszcze 6 minut, trzymamy rękę. Jeszcze nie, bo jeszcze kto głosuje na remis? Ręka w górę. Czy ktoś głosuje na remis? 3 osoby, to jest ta najłagodniejsza część społeczeństwa. Ci, którzy po prostu nie chcą nikogo skrzywdzić. Bardzo dziękujemy Państwu za te głosy remisu. I no i teraz werdykt, dziewczyny. Których głosów było więcej? Białych, to zapisujemy białym 2 punkty. Brawa! Proszę Państwa, teraz taki drobny komentarz co do metody, bo tutaj pan Marian Opania zgłosił jeszcze w ogóle przed rozpoczęciem tego meczu takie bardzo poważne zastrzeżenie, że metoda jest idiotyczna, ponieważ nie można tych tekstów porównywać. Ktoś mówi dłużej, ktoś mówi krócej. To się... Przepraszam, ale pan Marian nie użył słowa idiotyczne. Nie, to jest to ja od siebie dodałem. To tylko. To niech pan mówi tak, że to pana słowa. Rozumiem, to ja to tak odebrałem, przepraszam. I teraz zastanawialiśmy się, co z tym zastrzeżeniem zrobić, bo to rzeczywiście był problem metodologiczny. I... Po 2 godzinach dyskusji doszliśmy do wniosku, że to jest nierozwiązywalny problem, bo piłka nożna jest po prostu taką dyscypliną niesprawiedliwą i posiłkując się jakimś przykładem, pani Marianie, żeśmy odwołali się do meczu ostatniego z Ukrainą, tam Ukraina-Anglia, tam padł gol, ale nie został uznany. Nie wiem, czy pan widział tą straszną sytuację. I po prostu spytaliśmy ukraińskich piłkarzy, jak oni się z tym czują, żeby jakoś rozładować to napięcie związane z niesprawiedliwością. Ja mam kilka cytatów. To początkowo wydawało się, że jest nie do użycia publicznie, ale po tłumaczeniu jakoś tak jak doszliśmy do wniosku, że możemy to odczytać. Andrii Szewczenko pytany, jak on to wszystko czuje, powiedział: jestem rozgoryczony i czuję wewnętrzną pustkę, dajcie mi spokój, oddalcie się proszę. To on... Nie, to ukraińscy piłkarze komentowali kwestię... Nie. Pomocnik Jewgin Konoplanka, nie wiem czy Państwo, panie Krzysztofie, jak pan ocenia Konoplankę? Bardzo młody. To może stąd ten niedojrzały tekst, bo on z kolei powiedział: wiedziałem, że świat jest niesprawiedliwy, tak wiedziałem to od lat, nie wiedziałem tylko, że jest niesprawiedliwy aż tak bardzo, nie chcę więcej o tym mówić, jest mi źle. Na koniec trener Oleg Błochin, kojarzycie Państwo Olega Błochina? Tak. On powiedział z kolei: psia kość. I nie wiem, czy pani Marianie, jesteśmy w takim gronie ludzi skrzywdzonych, trudno, musimy to jakoś wspólnie unieść. Myślę, że w tym momencie już możemy przejść w takim razie do kolejnego losowania. Czyli znowu wyłaniamy tekst może teraz dla czerwonych najpierw. Czyli czerwoni już się przygotowują, 23 tekst i poprosimy tekst dla białych. Biali 26. Panie Wiktorze, czy drużyna jest gotowa? Jakieś narady? Panie Krzysztofie, proszę o zwrot mikrofonu. Ja się niestety muszę zmierzyć z tym bardzo długim tekstem. Witam, dzień dobry. To ja wejdę sobie tutaj. Ja chciałam powiedzieć, że jestem bardzo... szczęśliwa, że łączy mnie z panem Krzysztofem Materną to, że nie dotyczy mnie siwizna. Więc również parę rzeczy innych też, ale powiedzmy, że to może nie jest moment, żeby o tym mówić. Pan Krzysztof prosił, żebyśmy na temat włosów krótko żartowali. Tak? Mhm. Dobra. Jan Kochanowski,
Do miłości czyta Hanna Konarowska. Matko skrzydlatych miłości, szafarko trusk i radości, wsiądź na swój wóz uzłocony białym łabęciom zwierzony. Puść się z nieba w snadnym biegu, a staw się na wiślanym brzegu, gdzie ku twej czci ołtarz nowy stawię swą ręką dar nowy. Nie dam ci krwawej ofiary, bo co mają srogie dary ubogini i dobrotliwej czynić i światu życzliwej? Ale dam kadzidło wonne, które nam kraje postronne posyłają. Dam i śliczne zioła w swych barwach rozliczne. Masz fijołki, masz lilią, masz majeran i szałwiją. Masz wdzięczny swój kwiat różany, to biały, a to rumiany. Tym cię błagam, o królowo bogatego Cypru. Owa, albo różne serca zgodzisz, albo im nie wyswobodzisz, ale raczej nas oboje wzów pod złote jarzmo swoje, w którym niechaj ci służywa, póki ja i ona żywa, przyzwól, o matko miłości, szafarko trusk i radości. Tak po świecie niechaj wszędzie twoja władza wieczna będzie. Udało nam się załatwić mikrofon, teraz każda drużyna ma swój. Panie Krzysztofie, bardzo mi przykro. My pana Piotra Franceskiego poprosiliśmy o interpretację tego. Czy to będzie bardziej takie agresywne, czy obronne przedstawienie? No właśnie. Jako przyjaciel pana Krzysztofa Materny chciałem państwa przeprosić za występ kapitana naszej drużyny. Na dom w Czarnolesie. Zupełnie nieznany tekst. Myślę, że większość z nas umiera z ciekawości. Tak. Panie, to moja praca, a zdarzenie twoje. Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje. Inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, a ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym, pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością. Kilka osób jest zdziwionych tutaj, widzę. Panie Krzysztofie, czy jakiś teraz komentarz? Bo jesteśmy jednak ciekawi jakby z takiej taktyki drużyny. Nie będę komentował występu osoby, którą uwielbiam z jednej strony, a z drugiej mam świadomość, że reklamuje konkurencyjny bank. Ale nie wyszli panowie w koszulkach, także myślę, że i tak jest dobrze. Czy drużyna czerwona chciałaby jakiś komentarz dotyczący dotychczas stosowanej taktyki i strategii? Jestem zdumiony wysokim poziomem drużyny przeciwnej. Nie spodziewałem się naprawdę. To teraz myślę, że taka ważna rzecz, żeby pamiętajcie, żeby uzupełniać płyny. To jest taki zwrot, który bardzo lubię w języku piłkarskim. Drużyna uzupełnia płyny, a my chyba przychodzimy... Nie, przecież jeszcze musimy głosować. No to kto jest za drużyną czerwonych? Ręka w górę. Czerwoni. Bardzo was przepraszam. No dobrze, to już głosujmy. Jest pytanie, kto to liczy? Istnieje podejrzenie, że nikt. Ale to jest oczywiście nieprawda. Mamy jednego swojego człowieka, tutaj pan dyrektor mówił o pałacu. Proszę spojrzeć w górę, na samym szczycie, nie rusza się, stąd jakby duża precyzja w liczeniu, to jest nasz człowiek właśnie. Jak, dziewczyny? Dobrze, to uwaga jest policzona i teraz głosy za drużyną białych. Pan Marian mówi, nie liczcie, no to może chyba nie będziemy liczyć. A zobaczmy, czy dalej są ci dobrzy ludzie wśród nas. Kto jest za remisem? O.
No bardzo miło, prawda? Tak, tak, tak. Przynajmniej się zrobiło sympatycznie, chociaż wygląda na to, że biali dostają kolejne 2 punkty. To jest ten moment, kiedy mogą Państwo bić brawo. Losujmy od razu. To jeszcze nic nie jest przesądzone, proszę się nie martwić. To jest, proszę zobaczyć, dosyć zaskakująco zapisany wynik, bo można by sądzić, że biali mają 22 punkty. To jest nieprawda, mają 4 i przystępujemy do kolejnego losowania. Teraz biali. Biali, jaki numer? 35, tak? Biali 35. I drużyna czerwonych, tekst numer 1. Czerwoni 1, biali 35. I zacznie drużyna białych. Teraz widać, że trochę jest napięcie. Ja wiem dlaczego, proszę Państwa. Trudny tekst jest po stronie białych. Trener Materna zafrasowany. Nie, nie. Mamy w naszym gronie wybitną aktorkę, Olga Bołądź, która właśnie się... Ja zwykle, jak widziałem trenera Smudę z takim wyrazem twarzy, to on był zwykle zafrasowany. Pomyślałem, że to też jest wyraz zafrasowania, a to jest absolutnie optymizm. Opiekuje się bezdomnymi zwierzętami, ma taką pasję, więc na pewno coś smutnego potrafi przeczytać. Proszę Państwa, Państwo są teraz manipulowani, proszę na to uważać. Zakazane są teksty o małych zwierzątkach, płaczących dzieciach i o kryzysie na świecie. Tak, tak, zapraszamy. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Ja po raz pierwszy w drużynie narodowej, zestresowana. Mogą zdarzyć się błędy, ale to prawo pierwszego razu. Tren 9. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która jeśli prawdziwe mienią wszystkie żądze, wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić, który nie wie, co boleść frasunku nie czuje, złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje. Ty wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie, jednaką myśl tak w szczęściu, jako i w żałobie, zawsze niesiesz. Ty śmierci najmniej się nie boisz, bezpieczna, nieodmienna, niespożyta stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym nędznika upatrujesz pod dachem złoconym, a uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia. Kto by jedno chciał słuchać twego upomnienia? Nieszczęśliwy ja człowiek, który lata swoje nad tym strawił, żebych był ujrzał progi twoje. Terazem nagle ze stopniów ostatnich zrzucony i między insze, jeden z wiela, policzony. Czy jakieś pytania do eksperta naszego, bo mamy cały czas w odwodzie eksperta, pani Olgo? Kapitan. A jednocześnie dżentelmen. Znaczy ja jeszcze się nad tym trenem zamyślam, więc jak gdyby nie zadaję pytań. Czyli za jakieś pół godzinki wrócimy do tego pytania. Dobrze, w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie drużynę czerwonych. Ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć, że Olga swoją interpretacją zadała kłam twierdzeniom, że w Szkole Krakowskiej nie potrafią uczyć mówienia poezji. Ja słyszałem o różnych odsłonach tego konfliktu Warszawa-Kraków. Ten jest dla mnie nowy, rozumiem, że on się może materializować w każdej dziedzinie. Potem zrobimy taką klasyczną ustawkę. Na razie udajemy, że jesteśmy... Czy to właśnie chciałem dać temu dowód właśnie w tym momencie? Szkoła Warszawska, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja skończyłem tę szkołę tutaj na Miodowej. To widać.
Także Olga, uważaj. Poproszę o taśmę, profesjonalną oczywiście. Poszło. O żywocie ludzkim. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślimy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czynimy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. Wszystko to minie jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemkną nas w mieszek, jako czynią łądkom. Pan się domyśla, skąd ten gest? Nie, ja w ogóle nic nie rozumiem. Ja tutaj się skupiam na moim, tutaj mam rozpisane, co mam mówić. Bo ja dowiedziałem się, że łądki to marionetki. To właśnie, to jest moment, żeby... I to jest pytanie do eksperta. Tak jest, dziękuję. Dziękuję. Pan Marek Janicki. Tak, rzeczywiście łądki to kukiełki, które po skończonym przedstawieniu chowa się do worka, a animatorami tego przedstawienia są oczywiście bogowie bawiący się losem ludzkim. A worek, miałem takie inne pytanie, bo tutaj... Chciałem jeszcze zapytać, a worek to mieszek, prawda? Tak, w samej rzeczy. Tutaj unosi się, my żeśmy spotykając się rozmawiali parę razy o tym, że książka jest również świetnym sposobem na flirt, na podryw, że podobno mężczyźni, którzy mają ze sobą książkę, są bardziej atrakcyjni niż ci, którzy książki nie mają. To chciałem pana spytać, czy z kolei pan doświadcza czegoś takiego, że mężczyźni, którzy znają tak wyrafinowany słownik, są również bardziej atrakcyjni? Czyli mówiąc prosto, czy pan na te trudne słowa podrywa kobiety? To bardzo trudne pytanie, aczkolwiek wydaje mi się, że zyskałem sympatię kilku studentek. No i teraz możemy fantazjować. No, czy to był przerywnik i losujemy. Nie, dobrze, że państwo są ze mną, bo jak widzicie, nie ogarniam tego. A ja mam jeszcze pytanie do eksperta, ale zyskał pan sympatię tych studentek nie przez książkę telefoniczną? Nie. I uwaga, głosowanie. Kto jest za drużyną czerwonych? No chyba wygrali. Nie próbujemy liczyć. Wygraliśmy, nie ma co dalej głosować. Ale tutaj to jest profesjonalny turniej, wszystko musi być zgodnie z metodą. Kto jest za drużyną białych? Kto jest za drużyną białych? I kto jest za remisem? Świetnie, to chyba jest jasne. Czerwoni, 2 punkty. Gratulujemy. Jan Wróbel użył tutaj takiego zwrotu też, który jest z języka komentatorów sportowych. Optyczna przewaga. To zawsze jest wtedy, kiedy gramy i nie wygrywamy, ale chcemy się jakoś pocieszyć. Mówimy, że zespół ma optyczną przewagę, także... Proszę o tym pamiętać, jak państwu też będzie smutno jakoś, to zawsze muszę powiedzieć, że optyczną przewagę jednak mamy. No optycznie w tej chwili biali wygrywają 4-2, ale to dopiero pewnie gdzieś połowa. Losujemy. Wybieramy coś dla białych. Teraz dla czerwonych. Dla czerwonych. Proszę bardzo. Czerwoni 21. Same wysokie numery są. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Tak, jedynka zwłaszcza. Była jedynka przed chwilą, to nie spełnia tego kryterium, panie Krzysztofie. 5? Panie Krzysztofie, czy liczba 5? Właściwie cyfra. Panie Krzysztofie, słyszę pana, czy cyfra 5 to wysoko czy nisko? Proszę pana, słyszę, tylko szukamy. No przecież niech pan się uspokoi. No. Czy pan widział kiedyś spokojnego komentatora sportowego? Czy redaktor Zimok jest spokojny? Raczej nie. Proszę pana, jest bardzo spokojny, tylko udaje, jak transmituje. Czyli to pobudzenie to jest odgrywane? My już mamy reprezentanta. To zapraszamy. Tak? Ale my pierwsi? Czerwoni pierwsi. Czerwoni, proszę bardzo. Z Anakreonta. Nie na scenę, ponieważ to jest specjalna interpretacja. To nie był tekst Kochanowskiego. Nie dbałem nigdy o złoto, ale tylko prosił o to, aby kufel stał przede mną, a przyjaciel pijał ze mną. A tymczasem robotnicy pieczą mieli o winicy,
To wszystko moje staranie. To skarb, złoto i zebranie. Ani dbam o kasztelana, trzymając się mocno dzbana. To był strzał w okienko. Ja gratulując ogromnie interpretacji, chciałem zauważyć, że w czasie pana interpretacji dzieci zaczęły płakać. Ale może to były łzy wzruszenia, panie Krzysztofie, tego nie wiemy. I jaka będzie odpowiedź drużyny białych? Gdy mnie kapitan wytypował, powiedziałem psia kość, psia kość, psia kość. Na niesłowną miałem nadzieję, że mi ziścić miano tak jako było z chucią obiecano, ale co komu rzecze białogłowa, pisz jej na wietrze i na wodzie słowa. Brawo. Jakieś pytania do eksperta? Białogłowa. No właśnie. O co to chodzi z tą białogłową? Chodzi oczywiście o element stroju, przekrycie głowy. Proszę mężatki, pokazać jeszcze mężatki, raz to, mężatki, element stroju. Tak, element stroju, przekrycie głowy właśnie białą chustą, tak, jako oznaczenie stanu małżeńskiego, przynależności do stanu małżeńskiego. Czy są jakieś kobiety w chustach dzisiaj tutaj z nami? Białych? Nie? I będziemy głosowali. Głosujmy, no. Kto jest za czerwonymi? Przepraszam. Kto jest za białymi? Kto jest za białymi? Dzięki, dziękuję, to moja rodzina. Cztery osoby, dziękujemy bardzo. Tak złego wyniku jeszcze nie mieliśmy w tym turnieju. Potraktujmy to jako remis z Rosją. O. Ale ja proszę, za mało biletów dostałem. Krążą plotki o tym, co Krzysztof robi w szatni w przerwie z drużyną, z osobami, które się nie wywiązały. Ferguson jest łagodny w porównaniu z tym, co robi Krzysztof. Krzysztof nie rzuca obuwiem sportowym czymś zupełnie innym. Ale daje szansę młodzieży, bo jestem odważny. To nie mam pojęcia, co w związku z tym, co się stanie. To nie wiem, jakie jest rozwiązanie tej szansy. Nie, Grzesiu, dajmy punkty, już wiadomo, co prawda. Zniecierpliwienie, napięcie, tak, złość. Tak. Ale to jest sportowa złość. To poprosimy, dwa punkty. Zachowaj się jak Polak, nie przepraszaj. No. No i następne losowanie, przepraszam. Tym razem wybieramy dla białych. Dla białych 15. I 14, proszę bardzo. Niesamowite zestawienie. Czerwoni 14. Czy możecie mi przypomnieć, kto zaczyna? Biali. Zobaczmy, czy publiczność wie. Czy drodzy państwo, wiecie, kto powinien wejść pierwszy na scenę? Bardzo wam dziękuję za czujność. Proszę, Mirek Zbrojewicz. Proszę. Jest mikrofon. Impreza, proszę zwrócić uwagę, rozwija się w trakcie, mamy coraz więcej mikrofonów. W zasadzie to ja mam jedno wielkie pytanie, o co tu chodzi? Może zróbmy tak, proszę przeczytać. Dobra, ja najpierw przeczytam. O miłości. Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, bo jako lotny nie ma pieszego dogonić. No bardzo dobre. Bardzo dobre. Tak pan przeczytał, jakby nie, pan zrozumiał. No, ja zawsze się tak staram. Dociągnąłem już tyle lat w tym zawodzie. Nie, bo próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, okej. Okay. Jako lotny latający. Bo to jest pytanie, bo jako lotny ma pieszego dogonić? Nie. Nie. Tak.
A no to nie można było tak od razu? Bardzo dziękuję. Lotny Kupidyn, proszę państwa, oczywiście, jako bożek miłości. Cholerni intelektualiści wszystko zawsze komplikują, potem człowiek się musi z tym zmagać. A Kupidyn to coś wulgarnego, prawda? Jeszcze lotny na dodatek, lotny Kupidyn, obrzydlistwo. Proszę tego w domu nie powtarzać, proszę państwa. Etymologicznie rzecz biorąc, tak. Na ucztę. Szelong dam od wychodu, nie zjem jeno jaje. Drożej sram niż li jadam, złe to obyczaje. Proszę państwa, głosujemy albo za miłością, albo za wychodkiem. To prosty wybór. Nie chciałem nic mówić, no. Chyba tak na mnie patrzy. Pytanie... Ja tylko chcę zwrócić uwagę wszystkich państwa, że mówiłem z pamięci. Wszyscy się domyślili, gdzie pan się tego nauczył, prawda? Dobrze, proszę państwa, bo formalności nas tutaj zobowiązują, więc kto głosuje na białych, ręka w górę. No to dosyć dobrze to wygląda, jakby bardzo jestem ciekaw, umieram z ciekawości, jak... Dobrze, to kto za czerwonymi? No tak. No jakoś nie chcę być pochopny, ale... Mam potwierdzenie z centrum, że... Ale jeszcze kto na remis? Kto na remis? No całkiem nieźle. I zwycięstwo czerwonych. I tak właśnie to jest, proszę państwa, ten urok piłki nożnej również w przypadku poezji. Losy meczu właśnie się odwróciły w tym momencie. Czerwoni, proszę zobaczyć, jak oni urośli. Naprawdę, od razu inna atmosfera w szatni. Żarty, miganie, mruganie okiem, swobodne uśmiechy. A proszę zwrócić uwagę na białych. Jakoś tak ciszej, spokojniej. Może losujmy, co już? Bo... Proszę bardzo, oczywiście, losujmy. To cały czas są karne. Karniaki. Dla kogo teraz? Dla kogo wyciągamy piłeczkę, droga publiczności? Dla czerwonych. 16. I biali. 7. Tekst numer 7 dla białych. I rozumiem, że czerwoni zaczynają. Tak, no poprzednio biali. Zapraszamy. Proszę państwa. Jest. Już mam naprawdę, jest, kraj się bogaci. Mamy kolejne mikrofony, naprawdę. Pod koniec mamy nadzieję zakończyć program w sytuacji, w której każdy z państwa będzie miał swój osobisty mikrofon. No, chciałam się rozwinąć w dłuższej formie, dlatego że to ja chciałam być aktorką kiedyś, ale nie poszłam. No ale przypadła mi forma średnia, trudno. Podobno w zawód aktora wpisane jest zawsze cierpienie, tak mi kiedyś Wojciech Przoniak powiedział. Na lipę. Na lipę. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Choć się najwyższe wzbija, proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają. Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który po tym szlachci pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie, jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i drużyna białych. Pan redaktor. Rubel, bardzo prosimy. I mimo tego, że jest coraz więcej, to wciąż za mało tych mikrofonów. To naprawdę jest... Dzień dobry państwu. Wiersz Jana Kochanowskiego,
O dobrym panie przeczyta Jan Wróbel. Dzieci proszę wyprowadzić, pada tutaj słowo macierzyzna. To musi być coś bardzo, bardzo psiakość. Dobry pan jakiś, jadąc sobie w drogę, ujrzał u dziewki w polu bosą nogę. Wow! Wow! Niech choć powiada, bez butów ma rada! Wow! Wow! Bo macierzyzna tak zwietrzeje rada! Wow! Wow! Łaskawy panie, nic jej to nie wadzi, chyba żebyście pijali z niej radzi! Dziękuję. W takiej sytuacji mówi się respekt, także respekt. Chociaż ja miałem wrażenie, że pani Janina Brodowska, zaczynając tekst, uderzyła w trochę podobną nutę, bo to gościu też było takie bardzo współczesne. Gościu. Poprosimy eksperta o komentarz. Państwa, była to jedna z pierwszych fraszek ksiąg pierwszych zbioru. Jedno niewątpliwie z bardziej wysublimowanych obscenów umieszczonych przez poetę w tym zbiorze. Macierzyzna jest tutaj polskim odpowiednikiem tego, co po łacinie nazywa się pudendum liebre. Większość z nas mówi płynnie łaciną, ale ponieważ czyli, jest część osób, która czyli, nie... Czyli to, co poprzez macierzyznę, która w potocznym języku prawnym oznaczała dziedzictwo po matce, musiało się zawsze kojarzyć z tym, co stanowi o tym, że kobieta jest kobietą. To jest siła eksperta, proszę zwrócić uwagę. I z tym, że... budzi takie zainteresowanie, nawet jeśli biega boso po polu, zważywszy, że była szlachcianką, to rzeczywiście bieganie boso po polu musiało zwrócić uwagę. Pani Janino, pani pytała, o czym był ten tekst. Czy po tym wyjaśnieniu pani się czuje jakoś bardziej komfortowo? Prosimy mikrofon. Ekspert posłowie macierzyznę zrozumiał, o którą fraszkę chodzi, tak? Bo inaczej to by nie wiedział. No to już jest coś, że przynajmniej mówimy o tym samym tekście. Tak. Dalej nie wiemy, o czym on jest, ale mówimy o tym samym. Ja nie wiemy, o czym jest tekst Kochanowskiego, nie wiemy, o czym było wykonanie. Zaczynają się faule na boisku. Myślę, że... Ja strasznie... No przecież nie może być... Faul taktyczny. Myślę, że jest to pytanie do interpretatora. Strasznie przepraszam, ale to są wszystko takie pomysły, żeby zamącić obraz, który się oddala prawdziwych wykonań. Prawda? Rozumiem. Tak. Czyli, że głosowanie. A z drugiej strony chciałem powiedzieć po wypowiedzi pana eksperta, że gdybym był pana studentką, to oj. Panie Krzysztofie, tylko jeszcze też taka formalna sprawa. W futbolu nie ma takiej możliwości, że kapitan drużyny daje sędziemu, dziękuję bardzo, żółtą kartkę. Tak nie może być. Ale może go skopać. Tutaj nie, to absolutnie, tym bardziej nie. W tenisie się zdarzyło niedawno. Skopanie, ale to reklamy chyba. Nie, skopał zawodnik argentyński sędziego, tak. Coraz gorzej z tym światem, naprawdę. No nic, to głosujemy, żeby już nie mącić bardziej. Głosujemy w takim razie. Bardzo prosimy, proszę państwa, kto za wykonaniem drużyny czerwonych? No i kto za białymi? To chyba się nazywa Las Rąk, to taki grafomański zwrot. Las Rąk, proszę państwa. I kto za remisem? Proszę zwrócić uwagę na postawę naszego zawodnika. Proszę bardzo. Szlachetny do bólu, ale tego kobiety podobno nie lubią. Respekt. O, respekt na pewno. Nieustająco. To poprosimy dwa punkty. Niech pan mówi dla kogo dwa punkty, dobrze? Przepraszam, muszę pana pilnować. Nie, naprawdę tak nie może być, że ten kapitan cały czas podchodzi tam do tego sędziego, coś mówi. Przecież za to się właśnie żółtą kartkę dostaje. Prosimy losowanie. Dla kogo teraz głosujemy, proszę państwa? Losujemy. Dla białych najpierw. Dzieci przynoszą szczęście.
Biali 17. I drużyna czerwonych? 8. Drużyna czerwonych 8. I biali zaczynają. Miruś, zrób kozła. Biali zaczynają? Tak. Tak? Już Mirek Zbrojewicz. Nie wiem, czy państwo słyszeli, to jest jeden z tych nielicznych momentów, kiedy możemy podsłuchać szatnie. Kapitan powiedział wyraźnie do zawodnika: Miruś, zrób kozła. No, o koźle będzie trochę chyba łatwiej niż o miłości. O koźle. Kozieł, kto go zna, piwszy do północy, nie mógł do domu trafić o swej mocy. Ujrzawszy kogoś, słuchaj, panie młody, proszę cię, nie wiesz ty mojej gospody? A ten, niech cię znam, tedy się dowiewa, jam pry jest kozioł. Idźże spać do chlewa. Ja zrozumiałem wszystko, ale gdybyście państwo mieli wątpliwości, to pytanie pomocnicze pry. Pry, proszę państwa, znaczy po prostu rzecze, mówi. Czy to coś zmienia w interpretacji, bo być może trzeba to zupełnie inaczej powiedzieć. W interpretacji nie, ale sens tak, sens zmienia. Natomiast warto dodać, że kozioł to postać autentyczna i był on szwagrem Jana Kochanowskiego. To jest staropolskie imię kozioł. No, jest to właściwie przydomek tegoż szwagra, tak. Czyli proszę państwa, to jednak nie jest staropolskie imię, jakby wyjaśniam. Proszę na chrzcie dzieciom nie dawać kozioł. Z kozłem się zapewne jeszcze dziś spotkamy. No dobrze, a co? Prosimy czerwonych. Z Anakreonta. Ciężko, kto nie miłuje. Ciężko, kto miłuje. Najciężej, kto miłując łaski nie zyskuje. Zacność w miłości za nic. Fraszka obyczaje. Na tego nam naraczej patrzają, kto daje. Bodaj zdechł, kto się naprzód złota rozmiłował. Ten wszytek świat swoim złym przykładem popsował. Stąd walki, stąd morderstwa, a co jeszcze więcej... Nas, chude co miłujem, to gubi najprędzej. I głosujemy. Kto za drużyną białych? O, tu może być remis. Liczcie dobrze, bo może być remis. Ja robię zdjęcie. Ja bardzo bym prosił, żeby w czasie głosowania drużyny się nie odzywały, dobrze? Przy czym nie rozciągajmy tego warunku na całość zawodów, że cały czas się drużyny nie odzywają, bo nie będziemy mogli ich kontynuować. Ja powiedziałem w czasie głosowania, pan mnie nie słucha. Nie no, słucham, tylko podkreślam, czasami się coś źle zrozumie. A tak, no tak. Kto głosuje na czerwonych? Po raz pierwszy. Kto jest za remisem? Proszę państwa, w takim razie pierwszy raz w naszych rozgrywkach mamy remis. Po jednym punkcie dla każdej drużyny, brawa. Ponieważ jest remis, to robi się bardzo gorąco i dlatego ja będę budował teraz napięcie i będę ja gadał. Ja nie wiem, czy państwo, bo tutaj mieliśmy takie zarzuty, że kultura wysoka się tutaj próbuje posiłkować tą formą z kultury masowej, czyli tutaj robimy jakiś flirt z piłką nożną, ale nie wiem, czy państwo zauważyli, że jest zupełnie na odwrót. To piłka nożna najpierw próbowała się wybierać w stronę literatury. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że od pewnego momentu wszyscy komentatorzy zaczęli się posługiwać takim zwrotem czytać podanie albo czytać grę. Także tak naprawdę to najpierw my tam żeśmy się pojawili z literaturą. W tej chwili całe drużyny czytają grę przeciwnika albo nie czytają, to wtedy jest nieszczęście. Ale to my byliśmy absolutnie pierwsi, jesteśmy górą, także... Tak, panie Krzysztofie? Nie, chciałem powiedzieć, że pan Jasina
użył takiego zwrotu, że serce ma oczy. To, i to jest kultura wysoka rzeczywiście. Rozumiem, że to jest jakby taki żart. Czy to był żart abstrakcyjny? Nie, chyba nie wiedział, co mówi. Okej. Okay. No dobrze. Tak, sprawa jest wyjaśniona. Przystępujemy do losowania. Najpierw losujemy dla czerwonych. Dzieci się zorientowały, że te piłeczki można sobie wziąć do domu. Stąd tak wielkie zainteresowanie. Ile? 11. Drużyna czerwonych 11 i drużyna białych 22. I teraz trudna taka zagadka logiczna. Jaki jest związek między liczbą 11 a liczbą 22? Proszę bardzo. Ktoś wie? To trudne jest pytanie, ale... Nie. Podwojenie, proszę bardzo. Brawo. Brawo dla tego pana. Ale chude te brawa, proszę państwa. Czy drużyna jest gotowa? Kto zaczyna? Zapraszamy czerwonych. Proszę zwrócić uwagę, że jest coraz większe ciśnienie. Wiadomo, że w tej chwili każdy występ się zaczyna liczyć i trudniej zdecydować. Drużyna czerwonych. Brawa dla osoby, która podjęła się. Tutaj długie narady trwały, bo to jest nie lada tekst. Ja będę nie mówił niestety z pamięci. Znaczy nie będę mówił. Ja w sobie wsadzę... A nie, bo ja już tu mam. Ja gram na czas po prostu. Takie szczegóły związane z wykonaniem, ten warsztat aktorski, czyli te kwestie związane z wsadzaniem, to jakby może zostawmy to rzeczywiście za kulisami. Zanakreonta. Kiedy by worek bohatego złota mógł człowiekowi przysporzyć żywota? I sam bych się już jął pieniędzy chować, żebych się miał czym śmierci odkupować. Ale jeśli nikt kupnem nie przyczyni żywota sobie, zaż nie głupie czyni, kto się frasuje, a żywie w kłopocie? Jeśli masz umrzeć, a cóż ci po złocie? Ja dobrej myśli zawsze chcę używać, ja z przyjacioły chcę pospołu bywać, a jeśli Wenus od tego nie będzie i Bogu miła, niechaj się przysiędzie. Dziękuję. Drużyna białych. Pan Piotruś. Panu Krzysiowi dedykuję z nadzieją, że zrozumie. Bo ja nie bardzo. Przecież to o panu. Na lipę przypatrz się gościu, jako on list mój zielony prędko uwiądł. A już mnie przejrzeć z każdej strony. Co mnimasz tej przygody nagłej za przyczyna? Ani to mrozów, ani wiatrów srogich wina, lecz mnie złego poety wirsze zaleciały, tak, iż mi tylko przez smród włosy spaść musiały. No i niech pan powie, czy nie trafnie obsadziłem, prawda? Głosujemy, kto jest za drużyną czerwonych, ręka w górę. To chyba nie jest historia o przewadze optycznej. Sprawdzamy, kto głosuje za białymi. I kto jest za remisem. Wygrali biali. Bardzo państwu dziękujemy, naprawdę. Bardzo jesteście sprawiedliwi, chciałem powiedzieć. I kolejne losowanie. Tym razem wybieramy najpierw dla białych. Słyszymy jęki, o Jezu. 10. I 10, czerwoni 10. Panie Krzysztofie, może dwóch zawodników w tej trudnej sytuacji? Zaczynają biali.
Tren ósmy. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. Szczere pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje. Przepraszam, ale się rozrzewniłem się tak jakoś. Odpowiedź drużyny czerwonych. Niestety nie taktem będzie następny tekst. O chłopcu. Pan sobie kazał przywieźć białogłowę, aby z nią mógł mieć tajemną rozmowę. Ciekawszy chłopca dobrze długą chwilę, tak żeby drugi uszedł był i mile, pojrzy pod okno, a ci sobie radzi i rzecze z góry do onej czeladzi. Po diable, synku, folguję z tej paniej. Jam kazał przywieźć, a ty jedziesz na niej. No teraz są państwo w trudnej sytuacji, nie zazdroszczę wam tego. Zobaczmy, ile osób chce głosować na drużynę białych. Poprosimy teraz głosy na drużynę czerwonych. Dobrze, i teraz kto z państwa głosuje na remis? O, dziękuję państwu. I to jest sprawiedliwa publiczność, która po prostu znalazła rozstrzygnięcie między wesołością pustą, prawda? Rechoczącą. A czymś, co jest klasykiem smutku. A ja bym powiedział, panie Krzysztofie, że to nie tylko publiczność sprawiedliwa, ale przede wszystkim wrażliwa, bo akurat pomieścić dwa takie stany, jakie teraz mieliśmy. Proszę pana, jak ktoś jest sprawiedliwy, to musi być wrażliwy po prostu, to jest oczywiste. Przychodzi mi na myśl pewien polityk, jakoś mnie nie łączę w nim tych obu cnót, ale skoro pan tak mówi, niektórzy ludzie w Polsce go lubią, to słyszałem rzeczywiście. Jakieś 25%, nie wiedziałem, że pan tam jest, ale... Politycy, proszę pana, zajmują się tym, żeby oszukać idiotów, a idiotów jest większość. Nie, nie, no tutaj akurat jest 25%, nie jest tak źle. Jest remis, jest remis. To nie jest moje to, co powiedziałem. Jeśli wolno. Chciałbym przytoczyć pewną opowiastkę. Otóż w latach ubiegłego stulecia, mniej więcej 60., w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przez pomyłkę wyrzeźbiono wodza rewolucji z jedną czapką na głowie, z drugą w ręku. Kiedy będziemy stawiać pomniki Krzysiowi Maternie, będzie miał jeden mikrofon przed ustami, a drugi w ręku. Jaka jest sytuacja? Czy możemy prosić o podliczenie? Bo ja w napięciu już mam kłopot z dodawaniem. Czy ten pan, który policzył wcześniej, uchwycił związek między 22 a 11, czy może nam powiedzieć, jaka jest sytuacja na tablicy? 8-10, proszę państwa. Mamy wiarygodne informacje. No i oczywiście gramy dalej.
Przepraszam, a dla kogo 8 do 10? To już są szczegóły, naprawdę. Proszę się nie czepiać. Losujemy. Przepraszam, pan to jest ostatnie losowanie? Muszę popatrzeć na swój zegarek. Myślę, że to jest ostatnie losowanie. Dla czerwonych 28. 12 dla białych. Ogromne napięcie, proszę państwa, tu wyczuwam. Może państwo w międzyczasie zrobią meksykańską falę? Stąd zaczniemy. Poprosimy o meksykańską falę. Tak, idzie fala? Dobrze, i to była taka wersja, powiedziałbym, nie mrawa, a teraz jeszcze raz porządnie z tej strony. Porządna fala, proszę państwa. I jak idzie okrzyki? Potem się dziwić, że Polacy przegrali. Czerwoni gotowi do startu. Tak. Prosimy o brawa. Halo, halo. Na zdrowie! Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie. Jako smakujesz. Aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie. Widzi na jawie. I sam to powie. Że nic nad zdrowie. Ani lepszego. Ani droższego. Bo dobre mienie. Perły, kamienie. Także wiek młody. I dar urody. Miejsca wysokie. Władze szerokie. Dobre są, ale... Gdy zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły. I świat niemiły. Klinocie drogi. Mój dom ubogi. Oddany tobie. Ulubuj sobie. Dziękujemy bardzo. Mieliśmy takie sytuacje, w której cała drużyna biegła pod bramkę przeciwnika. Taktyka jest ustalana. Ponieważ nie wiemy, który co czyta, bardzo proszę, stań drugi. Spice Girls. Albo Coco Band. Ja jestem narratorem, a wy po kolei potem, dobrze? I tak, żeby wyszło, że Piotruś ostatnie dwa wersy. To się nie może udać. O doktorze Hiszpanie. Nasz dobry doktor spać się od nas bierze, ani chce z nami doczekać wieczerze. Dajcie mu pokój. Najdziem go w pościeli, a sami przecie bywajmy weseli. Już po wieczerzy pójdźmy do Hiszpana. Ba! Wierę pójdźmy, ale nie bez dzbana. Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły! Doktor nie puścił, ale drzwi puściły. Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie. Bo jeno jedna... Doktor na to powie. Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci,
a doktorowi mózg się we łbie mąci. Trudny, powiada, mój rząd z tymi pany. Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany. Wydaje mi się, że w końcówce mieliśmy strzał przewrotką. To zawsze dodatkowo się podoba. Proszę państwa, głosujemy. Kto jest za drużyną czerwonych? Kto jest za drużyną białych? Kto jest za remisem? Nie chcę pokazywać palcem, ale są osoby, które głosują i na czerwonych, i na remis. Panie Krzysztofie, czy mógłby pan pokazać palcem? Nie mógłby, bo by wyszło, że głosuje. Poza tym to dziwnie wygląda, jak człowiek na siebie pokazuje palcem. Tak trochę zwlekamy, proszę państwa, bo nie jesteśmy pewni co do wyników. Ale my jesteśmy. My jesteśmy pewni. Państwa przeczucia, jak wy państwo obserwowali, to na kogo było więcej głosów? Nasze urządzenia mówią co innego, nasze urządzenia mówią biali. Prosimy o 2 punkty dla białych. Czy mogę coś powiedzieć? Proszę. Chciałem to powiedzieć na stojąco. Jako kapitan drużyny białych chciałem serdecznie podziękować mojej drużynie, ale chciałem też zwrócić uwagę na niesłychany poziom interpretacyjny prezentowany przez drużynę czerwoną i proponowałbym, żeby wszyscy zagłosowali za remisem między drużynami. Panie Krzysztofie, to bardzo piękne słowa, tylko my jeszcze nie podliczyliśmy wyników. Pana wystąpienie można by interpretować jako taką pewność, że już wygraliście. Natomiast ja, znając polską rzeczywistość, postanowiłem, żebyśmy, proszę państwa, te punkty podliczyli wspólnie, bo potem się rodzą te wszystkie plotki, pogłoski, mity, że było inaczej. O, już to raz, już jesteśmy przygotowani, raz już to się wydarzyło, teraz to już jest, nie jest precedens, tylko norma. Do Krzysia. Remisów ci u nas dostatek, ale i ten przyjmiemy z pokorą i Panu Jezusowi ofiarujemy. Proszę państwa, mieliśmy nieplanowane wystąpienie kapitanów drużyn. Je również natychmiast trzeba wycenić, kto jest za wystąpieniem kapitana drużyny białych. Ręka w górę. Przepraszam, ale to ja muszę wierszem w takim razie. Do pana, panie Grzegorzu. Na Grzegorza. Na Grzegorza. Do czego zmierza gadka Włodzimierza? A jednak tutaj żarty żartami, ale boimy się tych 2 kolejnych punktów dla drużyny czerwonych. No dobrze, nie było tego w regulaminie, nie punktujemy. Proszę państwa, to liczymy punkty. Bardzo proszę, czy możemy poprosić eksperta? Bardzo prosimy pana. Po stronie czerwonych, jeśli dobrze liczę, widzę 8 punktów. 8. Prosimy o zapisanie opinii pierwszego eksperta. Ale nie wiem, czy publiczność zgadza się z... Ja to zaraz skonfrontuję. I prosimy o liczenie drugiego wyniku. Natomiast po drugiej stronie to widzimy jednak wyraźnie 12, tak? Dobrze liczę. Przepraszam bardzo, jeśli pan jest ekspertem, to proszę wycofać słowo jednak. I teraz ekspert numer 2, proszę państwa, musimy to skonfrontować. Antoni Macierewicz by nas o to też poprosił. Zgadzam się w zupełności. Zgadzam się w zupełności. Zupełnie nietypowa sytuacja, eksperci się zgadzają. Proszę państwa, and the winner is, tak się mówi za granicą. Bardzo prosimy o klaski dla drużyny białych. I wielkie oklaski, nie mniejsze, tylko może nawet większe dla drużyny czerwonych.
I teraz jest taka miła chwila, bo pan Krzysztof tutaj sugerował remis. Może zrobimy tak, że remis będzie polegał na tym, że wszyscy państwo zostaną nagrodzeni. Przygotowaliśmy lipy. Także każdy z państwa dostanie lipę. Potem porozmawiamy o tym, gdzie ją zasadzić, ale otwieramy taką... Olewamy te wszystkie dosyć pretensjonalne historie o tych gwiazdach w betonie, że się odciska. Nie wiem, pewnie wszyscy państwo już macie poodciskane. Zaczynamy nową tradycję, sadzimy lipy. Państwa, też ponieważ to ja układam sobie ten program, mam taki komfort, to chciałem spytać jeszcze drużyny, czy bylibyście gotowi, pani Zbig... Czy wszyscy mają lipy? Ja nie dostałem lipy. Mam taką propozycję, czy chcielibyście zrobić jeszcze jakiś, wybrać jakiś tekst i przekazać, pokazać, zaprezentować nam? Dziewiątkę Mariano Pania chciałbym, żeby przeczytał bardzo. Tak, na pożegnanie, proszę państwa. To są tak zwane bisy. Bardzo prosimy. I wielkie brawa. Dlaczego ja mogę zapytać? Dlatego, proszę pana, że chciałem panu zrobić przyjemność. Naprawdę. Na matematyka. Ziemię przemierzył i głębokie morze. Wie, jak powstają i zachodzą zorze. Wiatrom rozumie, praktykuje komu, a sam nie widzi, że ma kurwę w domu. I pożegnalny występ białych. Ja myślę, że biali nie potrzebują występować już w tej sytuacji, kiedy to była, wydaje mi się, jeśli chodzi o mistrza Kochanowskiego, wystarczająca puenta, dość dosadna, prawda? Ale takim słowem skończymy? To jest dosyć niezręczne. Państwo się rozejdą. Co tam było w tym parku, powiedzą? Padnie pytanie w domu i jaka będzie odpowiedź? Więc może, żeby jednak tak było bardziej jak w szkole. To może państwo coś wybiorą dla nas. Proszę pana, poproszę krótkie i smutne. Pani Olga będzie czytała, tak. Który? Na starą też jest dobry. Szóstka, pani Olga, bardzo proszę. Na nabożną. Na nabożną. Jeśli nie grzeszysz, jaką mi powiadasz, czemu się miła tak często spowiadasz? Za to jeszcze raz w takim razie bardzo dziękujemy. O, pan Piotr, tak? Imaginuję sobie, że może być wersja uwspółcześniona. Krzysiowi dedykuję. Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, czemu się miły tak często spowiadasz? Przecież, jeżeli ktoś z państwa miał wątpliwości, że ta poezja jeszcze żyje, a tak naprawdę chyba zupełnie niechcący, ale o to nam chodziło, żeby poczuć, że w tych tekstach jest jeszcze bardzo dużo energii, to no chyba wspólnie żeśmy ją tutaj wytworzyli. Bardzo państwu za to dziękuję. Poproszę jeszcze raz o wielkie brawa dla wykonawców, bo to dzięki nim. A my chcieliśmy ogromnie podziękować wrażliwcom, czyli państwu. Naprawdę dziękujemy ogromnie. Dziękujemy serdecznie.